To legendarna postać, kompozytor, poeta, muzyk, bardzo Solidarności, też go niektórzy tak nazywali, chociaż on bardzo tego nie lubi. Poprosiliśmy go, żeby przedstawił zarówno ten stary repertuar jeszcze z czasów Orkiestry na Zdrowie i wcześniejszych Salonów Niezależnych, jak i swoje nowe utwory. Przyjedzie z bardzo wybitnymi muzykami, bo z Mikołajem Trzaską, jednym z najlepszych w polskiej historii jazzu, saksofonistą, a także z człowiekiem, który wprowadzał do Polski granie na bębnach z Jerzym Słomą Słomińskim.